Cześć, witam w Salerno, zapraszam na vlog. Chciałbym Wam dzisiaj podpowiedzieć, jak poradzić sobie z częstym problemem kolarzy, szczególnie początkujących, a mianowicie z drętwieniem dłoni. Drętwienie dłoni można łatwo poznać, jak jedziesz za kimś, cały czas od jakiegoś tam, powiedzmy, pół godziny pojedzie i robi coś takiego. Tak i tak, ciągle go te dłonie męczą. Pamiętajcie też o subskrypcjach, bo to napędza kanał, to powoduje, że ten kanał ma jakąś przyszłość przed sobą, a mam wrażenie, czytając Wasze komentarze, że chcielibyście, żeby ten kanał jednak trwał, czego i ja sobie życzę. Ruch tutaj jest spory, to już jest typowe takie śródziemnomorskie miasto, gdzie jest full samochodów. W ogóle sposób, w jaki jeżdżą Włosi, jest nie do ogarnięcia dla Polaków, takich, którzy są w miarę poukładani na drodze. Tutaj normalną procedurą jest wymuszanie pierwszeństwa na rondach, na krzyżówkach, wszędzie. Ale o kimś cudem się tak często nie rozbijają. Auta są poobijane, ale nie ma ciężkich dzwonów. Przechodząc z Wami tutaj do tej rzeczy, chciałem też powiedzieć, że każda dysfunkcja jakaś, każde niepowodzenie z bikepackingu w ustawianiu roweru może się skończyć tym, że się poddacie i że zrezygnujecie z kolarstwa, a tego bym naprawdę nie chciał, bo to jest wspaniała dyscyplina. Na całe życie, do późnej starości można na rowerze jeździć i przejdźmy do konkretów, co może Wam tutaj pomóc. To jest kilka prostych, jasnych, łatwych do zrozumienia i zastosowania wskazówek, które mogą Wam pokazać, co tak naprawdę jest przyczyną Waszego bólu. Uwierzcie mi, to bardzo rzadko jest nie taka owika, czy nieidealny kształt klamek, że tam klamki przykładowo na GRX-ie to mi nie drętwieje, a na Ultegrze mi drętwieje. To nie ma nic wspólnego. Jeżeli usuniesz podstawowe przyczyny, nie będziesz miał tego rodzaju dolegliwości. Dobra, do dzieła. A ja dla Was przedstawiam materiał, zanim wydasz kasę na bikefittera. Dzisiaj temat cierpnących rąk. Te wszystkie tematy były już poruszane w szerszy taki sposób, a dzisiaj taki skondensowany, prosty temat. I podam Wam parę przyczyn, dla których mogą Wam cierpnąć dłonie na rowerze. Ten rower jest ustawiony dla mnie tak, że mogę nim jechać 10 godzin i nic się nie będzie działo. W czym jest problem? Zobaczcie na siodło. Zacznijmy od siodła. Okej, zobaczmy na siodło. Ono nie jest pochylone mocno do przodu. To jest 3 stopnie, równo, 3. I w ten sposób ja siedzę na nim, opierając generalnie większą część mojego ciężaru na tylnym kole. Mniejsza jest na przednim. I w tej sytuacji, nawet jakby te klamki nie były idealnie ustawione, to miałbym po prostu komfort, bo ja mam odciążony ten przód roweru. Ja nie napieram na niego z całej siły. I teraz co może prowadzić do napierania na rower z całej siły, na przód roweru, na kierownicy? Otóż mocne pochylenie fotela, czyli 6, 7, 8, 5 stopni, to powoduje, że zjeżdżasz z tego fotela. Oprócz bóli kolan, będziesz miał też bóle rąk. To jest bardzo poważna sprawa i mega dyskomfort, który na samym końcu jest również niebezpieczny. Dlaczego niebezpieczny? Bo jak masz mocno zdrętwiałe ręce, to nie jesteś sprawny w hamowaniu w tego typu historiach. I to jest pierwsza z takich przyczyn. Druga z tych przyczyn to jest ustawienie tych klamek w nienaturalny sposób. Zobaczcie, jak moja ręka naturalnie siada na tej klamce. Zobaczcie, to jest, ona tak jest zbudowana, tu nie ma żadnego wyciągu, nie ma czegoś takiego, jest idealnie równo. Ten kąt tutaj, powinno być to między tam 12 a 15 stopni moim zdaniem, może trochę więcej u niektórych kolarzy, w zależności od tam preferencji i budowy. I te klamki mam ustawione na wprost, po prostu. I ta linia na wprost jest od środka. Ona jest tutaj od środka, podejdź do mnie, Karolek. Ona jest tu. Tu w tym miejscu jest to widoczne jako na wprost. Ustawienie tej klamki jest również ważne. Ważne jest też, aby nie redukować reachu tego roweru poprzez rotowanie kierownicy w tą stronę, czyli do tyłu. To jest tragedia, taka pozycja, kiedy kierownica jest tak do góry podniesiona po to, żeby reach roweru zredukować. To znaczy, że rower jest za długi albo mostek jest za długi, no coś z tych dwóch rzeczy. Także kolejną przyczyną tego, że mogą Was boleć i drętwieć Wam mocno dłonie, jest przesunięcie za bardzo siodła do przodu. To również zaburza balans na rowerze. Balans na rowerze jest bardzo ważny, bo jeżeli ten balans jest prawidłowy, czyli te 60% na siodełku, 40% na kierownicy, łatwiej się rower prowadzi przy dużych prędkościach. Jak masz przesunięty mocno ciężar swój ciała do przodu, no to efektem są właśnie te cierpnące dłonie, na których ponadnormatywna ilość ciężaru opiera się i Wam mocno przeszkadza. Także to są takie wskazania,
jak poradzić sobie w skrócie z tematem bólu dłoni, bólu drętwienia mocnego dłoni, niezależnie, niepotrzebna jest do tego wizyta jeszcze u specjalisty. Specjaliści są nam bardzo potrzebni, ale do bardziej ambitnych zadań, jak to ja zawsze powtarzam. Także pamiętajcie, nie przesuwać balansu ciała do przodu, pamiętać o tym, żeby te klamki były ustawione w naturalny sposób, żebyś nie miał klamki za bardzo w dół posuniętej, ale za bardzo do góry, żeby nie rotować kierownicą do tyłu, bo to też jest tragedia, i żeby ogólnie pamiętać o balansie przód-tył, czyli 60% na fotelu, 40% na kierownicy. To był dla Was Bartek z roadracing.pl z Salerno. Karolek, weź sfilmuj tutaj, co mamy dookoła siebie. Niech widzowie zobaczą. Super. To jest akurat jakaś mała, to jest nadmorska dzielnica. Z centrum są dużo fajniejsze ujęcia. Bardzo Wam wszystkim serdecznie dziękuję. Życzę dobrej pogody i jak najszybszej wiosny u nas w Polsce, żebyśmy mogli się pocieszyć kolarstwem tak, jak najbardziej lubimy. Trzymajcie się, cześć. Pozdrawiamy.